Mam, jest kanał normalnie? A, bo ja nie wiedziałem, że oni to już tam zrobili, Genzie. Myślałem, że oni dopiero, że to będzie jakieś, wiecie, ogłoszenie i tak dalej. Aha, że to to? Aha, i to są ci ludzie, którzy byli po prostu członkami, tak? Rigo, chciałam powiedzieć, że jak byłam w takim puśnie jeszcze przed wymiotowaniem. To co ona tu robi? Przecież większość community mówiła, że ją jebać i żeby wypierdalała. Przypadkiem domy influencerów nie powinny się składać z ludzi, którzy są lubiani? Bo ja w większości, jak widziałem komentarze, to pisali, że ona ma ego top i że ma wypierdalać. Pokażę wam, ile mamy rzeczy. Tyle tego wszystkiego. Wow! Ile rzeczy! Nigdy nie widziałem tylu rzeczy na własne oczy. Tak jak w ETT-Jedi, nie? Był ten typko, co miał swoją deskę? Ej, bez kitu! A ma swoją cegłę. No poczekaj, poczekaj, halo? Tak, pół bańki? Nie, milion. Ostatnie słowo, cześć. Co? To do mnie było. Nie rozumiem trochę. To są jakieś już ich inside joke'i, czy o co chodzi? Przepraszam, ale minęła minuta tego filmu, kompletnie nie rozumiem, o co tu chodzi. Przepraszam, ale ja serio nie wiem, o chuj chodzi. Tutaj walą jakimiś inside joke'ami, tutaj jakieś kurwa cegła, a tutaj... Kurwa. Ja mam fobię wymiotowania. Ta dalej kontynuuje kurwa temat żygów. Ja strasznie się tego boję. Jakoś o 6:00, 5:00 zerwał mnie taki skurcz w... Ale mi się chciało żygać, no już tutaj żygałam. Leciała mi z mordy. O, ale jaki fajny piesek! O, fajny pies! W końcu jest zwykły pies, a nie szczur jak u mini Majka. Stresuje trochę, a ja będę miał stres kupę, na pewno. Żygi? Gówno? Dobra. Odhaczone. Czekam jeszcze tylko na temat szczania. Ej, to jest jakiś... To jest jakieś osiągnięcie wyjebanego ego, że słuchasz własnej muzyki, czy po prostu... Nie, po prostu... Ej, może ja w końcu zrobię własny utwór i wtedy będę wiedział, jak to jest. A bez kitu, już mam, przepraszam, no tak, zapomniałem. Nie ogarniam, czemu ja się stresuję, czym ja się stresuję, jakby nie mam... Nieznanym Wika, dlatego, że po prostu jak nie wiesz, co będzie, to się stresujesz nie tym, co będzie, tylko, że nie wiesz, co będzie. Minęły 3 minuty tego filmu, pierwszy raz na oczy widzę tą Wikę. Ja już wiem, jaką ona jest osobą. Ona ma strasznie przerysowane i prze... Ma takie bardzo... Ona jest taka bardzo overreactive na wszystko, rozumiecie, o co chodzi? Boże! Będę mieszkać w nowym domu! Nie wiem, co mnie tam czeka! I tak będzie przez dobre pół godziny jeszcze pewnie pierdolić. Jestem tego pewien. Wiesz, zastanawiam się, czy zostawi to ślad na naszej psychice. Nie, kurwa, zapomnisz o tym po tygodniu, że mieszkałaś w domu za 7 milionów, kurwa, z najpopularniejszymi influencerami w Polsce. Na pewno. To ten opuszczony. Jest nowy dom! O tak? Boże, jak się stresuję! Jezus, jak on tam zestresowany! Jakby się zaraz żyga. Chuj to kurwa chodzi, no! Temat żygania, like! Ej! Ja bym się kurwa odnalazł w tym ich świecie w chuj. Jestem tak dobrym aktorem, przecież jak ja bym tam pojechał, ja bym idealną influencerką przecież tam. Ja bym tam tak dobrze udawał, że jestem zaskoczony, że ja pierdolę. Daliby mi Oscara kurwa za udawanie szczęścia. Woda działa, zajebiście! Wow! Woda działa? Wow! Jest! 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 Basen! W życiu bym sobie nawet nie zapracowała na taki dom pewnie. Ale... się chwalisz kurwa z Alice? Nie rozumiem. Jakby szczerze, z ręką na sercu, o chuj jej kurwa chodziło w tym zdaniu? Nie rozumiem, przepraszam. Co ja mam zrobić, żeby... A, dobra. To jest chyba najbardziej niepraktyczny zlew, jaki w życiu widziałem. Masz jebaną rurę. Masz rurę, z której leci woda z sufitu. Designersko spoko, ale... no nie wiem... Czy to takie praktyczne i w ogóle... Jakoś tak kurwa... Ja bym się na przykład bał, że tą rurę wygnę w jakiś sposób, albo złamię, albo wyłamię z sufitu. No co jest? Też ty jest najgorszy niby? Ale zajebiście. Ej, fajny ma pokój! Fajny mam pokój, ale ja bym się w nim nie odnalazł. Dlaczego? Kurwa, nie widzę tu miejsca, żeby postawić komputer, kamerę ustawić i biurko i fotel. A jeżeli byście mi powiedzieli, że tu,
Nichuj. Dlaczego? Obawiam się, że gdyby kamera była skierowana w tą stronę, ktoś bym się wpierdolił przez te drzwi. Jeżeli macie możliwość ustawienia sobie jakoś swojego setupu komputerowego i macie zamiar używać przy nim aparatu, znaczy... Generalnie, no może tak inaczej powiem. Możecie ustawić jakoś meble w swoim pokoju inaczej, to ustawcie je tak, że jeżeli ktoś wam się wpierdoli do pokoju, żeby nie widział, co macie na głównym monitorze bądź na drugim monitorze. Dlaczego? Bo jak będziesz sobie, kurwa, oglądał pornola i wbije ci matka do pokoju, to przynajmniej będziesz miał czas, żeby zareagować, żebyś mógł się zalt-tabować. Bo jak kurwa matka ci wejdzie, od razu będzie miała ruchanie przed sobą, to jest GG. A tak, jak ja na przykład oglądam sobie tutaj, to wiem, że mama nie widzi, jak wchodzi do pokoju. Rozumiesz, o co chodzi. Dlatego zróbcie tak. Ona ma fajny pokój. Ale fajnie. Czy mogę tu dzisiaj do ciebie wpaść? I tu, że można sobie wyjść po prostu, to było to... O, gdzie się dzisiaj przyjść? To musisz uważać na kacu tutaj. Nie pierdol, że ona ma... Nie. Że można sobie wyjść po prostu, to było to... O, gdzie się dzisiaj... Oj, jednak nie ma takiego fajnego pokoju. Nic? Żadnego małego tarasu? Nul? Dobra, cat. Kurwa, daję nawet tą scenę, żeby było widać wasze bety. Uwaga, po ilu odcinkach będzie koło fortuny? Ja strzelam, że po 4. Ja strzelam, że 4 i będzie koło fortuny. Nie wydaje mi się, że to będzie giga speedrun. 20 roku zaczęły się problemy z... Nie, kurwa! Dlaczego nie wydaliście tego 2 odcinki wcześniej, wy kurwy? No nie! Zakładałem się z czatem, kurwa, że będzie koło fortuny niedługo. Aj! Czemu oni tego nie zrobili 2 odcinki wcześniej, kurwa? Właśnie jak taką minę zrobiłeś rano, to mi się... rano, w moim śnie, to mi się zachciało wymiotować. Moja wina. Tak jest! 2 odcinek pod rząd, minęły 3 minuty. Temat żygania! Tak jest, jeszcze tylko gówno i jest, jest! W poprzednim odcinku też minęły, kurwa, z 2 minuty i gadała o żygach, kurwa, ta Hania. Ona potrafi gadać o czymś innym? Kryje się... Mamo, odjedzie mi wpierdolić. To ja wam może przedstawię sytuację, co się ostatnio stało, dlaczego Mamon nie zablokował na Twitchu. Bo chyba wam nie opowiadałem. Otóż, ostatnio Mamon dał mi bloka, czyli kliknął na mnie i kliknął zablokuj, czyli nie mogę dać mu flowa na Twitchu. Już wam tłumaczę, dlaczego stała się taka sytuacja. Ostatnio, jak siedziałem na streamie u Cinkrofa, Mamon powiedział, żeby Cinkrof odbijał się głową od ściany, znaczy od sufitu, bo tak robią speedrunnerzy. Ja napisałem, speedrunnerzy like. Ten Michel znowu się przypierdala, no. Co Michel pisze, Farmazon? Mówi, że speedrunnerowcy tak nie robią. To ja. Ciekawe, mogę mu dać, że się pod drzewo odbijają. No i widzisz, jesteś skończony, Michel. Odjebałeś, Farmazon. Chcę zobaczyć gościa Niku Gabo, co ma 12 rekord na świecie, streamuje na live speedrunner. Zobacz sobie te 1001:1, że się nie wchodzi w krzaki. Idź tam w krzaki, się schowuj. Kolejny argumencik taki, Kamilek. A ja napisałem coś typu, ale co do, na mnie donosisz 60? No i mnie zablokował. Ja banuję tego frajera, nie będę go kurwa oglądał. Kogo? Pyk, pyk, Michela? Pyk. Jak wypierdala, kurwa. Michel? Będzie przypierdala. Czy to? Ja jebać to. Ale kogo? Wszystkich, Michel? Kurwa, kondonów. Ale wypierdalam z szatu. Ale Michela tego, czy co? Wszystkich szatu, kurwa. A co ty robisz? Ty ich blokujesz, czy co? No blokuje i wtedy fala zabiera się i gość nie może do ciebie wejść. Dobra, Michel, kurwa, jesteś skończony. Nara! Ej, sorry, że tak dzisiaj nie pchałam za dużo tych koszy, ale i tak mnie bolą plecy strasznie. Teraz rozgrywają się obliczenia z... To od ta Hania tak wielkiego ego, Hania, wiesz? To dlatego cię bolą plecy po prostu. Zrzucam na TikTok. Proszę ci, kremu. Normalnie bym powiedział, że wpierdalaj to na TikTok, ale kurwa jest, nie chcę mi się walczyć z dziećmi ekipy, kurwa, co będą mówić, i ona nie ma wyjebanego ego i tak dalej, nie, proszę ci, kurwa. Ja wiem, że to by zajebało pewnie z 500 tysięcy wyświetleń, ale kurwa, nie chcę mi się znowu rozmawiać z idotami. Jak tam kurwa ludzie piszą na TikToku, gdyby nie kanał na TikToku, to byłbyś no name'em, no gdybyś kurwa... Nie chodził na do skały, to byłbyś debilem. No przecież no kurwa. Mi się nie chce po prostu kurwa walczyć z debilami, okej? Okay? Nie chce mi się walczyć z debilami.